Czasami mi się wydaje, że to, iż kogoś kocham, kogoś szanuję, że ktoś jest dla mnie wartościowy, jest tak oczywiste, że nie muszę o tym mówić. I to jest chyba błąd, słuchajcie. To jest błąd, nad którym ja również muszę popracować, przyznaję się szczerze. I ta dzisiejsza historia, którą chcę opowiedzieć w słowie na dobranoc, po raz kolejny mnie o tym przekonuje, że się mylę, że jednak powinienem coś w swoim życiu zmienić. Pokój i dobro, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna historia, którą opisał Bruno Ferrero. Czy prawdziwa historia? Nie wiem. Ale przesłanie, które z niej wypływa, jest z pewnością prawdziwe. Przesłanie, które mówi o tym, jak ważną rzeczą jest być przy drugim człowieku, jak ważną rzeczą jest miłość, o ile miłość można nazwać rzeczą, ale jak potrzebujemy wszyscy miłości i jak miłość potrafi przemienić nasze życie. Można byłoby powiedzieć, że miłość potrafi ożywić nasze życie. O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc serdecznie zapraszam. On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie i szorstkim sposobie bycia. Zaś ona kobietą łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona zajmowała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładamy własne rodziny i odeszły. Historia, jak ich wiele. Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech, stawała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść, i w krótkim czasie przestała podnosić się z łóżka. Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł: ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu pańska żona nie chce już dłużej żyć. Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym głosem: ty nie umrzesz. Dlaczego? Zapytała kobieta, lekko wzdychając. Ponieważ ja ciebie potrzebuję. To dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale. A lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie. Nigdy nie czekaj do jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl, moja mama, moje dzieci, moja żona lub mąż doskonale o tym wiedzą. Miłość to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina żywych. Tym, co je różni, jest miłość. Wzruszająca konkluzja i taka ujmująca myśl, która wypływa z tego opowiadania Bruno Ferrero. Miłość to życie. Jest kraina żywych i kraina umarłych. To, co je różni, to miłość. Tam, gdzie jest miłość, tam jest życie. My wszyscy tego doświadczamy.
Dlaczego? Dlatego, że my wszyscy chcemy mieć to poczucie, że jesteśmy kochani. To jest bardzo ważne poczucie i to jest chyba jedna z największych tęsknot ludzkiego serca. Ta tęsknota, by być kochanym. Oczywiście my wszyscy wiemy, że Bóg nas kocha, że nie ma na świecie człowieka, który nie byłby kochany. To nie ulega wątpliwości, o tym wszyscy wiemy. Słyszymy o tym w kazaniach, słyszymy o tym w różnych konferencjach. To wiemy o tym. Jest jeszcze bardzo długa droga, słuchajcie, długa droga, by przejść od tego, co wiemy, do tego, co mamy w sercu. To jest jakby jedna sprawa, tak? Ta nasza wiara w to, że jesteśmy kochani i jesteśmy chceni przez Pana Boga. To jest tak, to jest niekwestionowalne. Ale jest jeszcze ta druga sprawa, ta taka bardziej ludzka. A mianowicie każdy z nas potrzebuje również gestów miłości ze strony drugiego człowieka. I to też jakby nie ulega wątpliwości. I od samej maleńkości, od samego początku naszego życia tych gestów miłości potrzebujemy. I nigdy ich za dużo. Tak? Tych gestów miłości potrzebuje niemowlak. Co więcej, tych gestów miłości potrzebuje od samego początku dziecko, które już jest pod sercem mamy. Ono też potrzebuje gestów miłości, ono też potrzebuje, że tak powiem, wiedzieć, że jest chciane i że jest kochane. Potem niemowlak, potem dziecko, które się rozwija, potem młodzieńcy, potem osoby dorosłe, starsi. Każdy z nas tych gestów miłości potrzebuje i nigdy ich za dużo. Prawdopodobnie już tutaj niejednokrotnie o tym mówiłem, o czym napisał papież Franciszek w takim dokumencie o ewangelizowaniu, Evangelii Gaudium. I tam są takie słowa, które mnie bardzo poruszyły, a mianowicie, tak troszeczkę sparafrazuję, nie mam tego tekstu przed sobą, papież Franciszek pisze mniej więcej w ten sposób, że fakt wcielenia Syna Bożego, czyli fakt, że Syn Boży stał się człowiekiem. Fakt, że Syn Boży przyjął ludzkie ciało, zachęca nas do rewolucji czułości. I tam papież snuje piękne refleksje na temat tego, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy. I że wielkim błędem jest to, że od siebie uciekamy, że się izolujemy, że każdy zamyka się w swoim świecie. To jest wielki błąd, to jest jakaś wielka choroba współczesnej cywilizacji, że my zamykamy się na drugiego człowieka. Myślę, że Bruno Ferrero tą historią, którą dzisiaj usłyszeliśmy, zachęca nas do tego, żeby właśnie przeprowadzić w swoim życiu rodzinnym, małżeńskim, wspólnotowym tę rewolucję czułości. By móc powiedzieć drugiemu człowiekowi, ja Ciebie potrzebuję. To znaczy powiedzieć drugiemu człowiekowi w jakikolwiek sposób, że Cię po prostu kocham. Czasami powiem to wprost, tak? Kocham Cię, to powie mąż żonie, rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, żona mężowi. Rozumiemy, są osoby, którym wypada powiedzieć to, że kochamy się nawzajem. Inne osoby powiedzą to w jakiś inny sposób, że jesteś dla mnie kimś wartościowym, że potrzebuję Ciebie, albo po prostu powiedzą, dobrze, że jesteś. Kochani, dobrze, że jesteście. I myślę, że to jest słowo, którego każdy z nas potrzebuje. Nie? Tak, ta świadomość, że jestem potrzebny, ta świadomość, że jestem kochany, ta świadomość, że jestem dla kogoś ważny, ona ma wielką moc. Ona też może nadać sens mojemu życiu. Ona ma moc również uzdrawiającą. Nie? Tak jak ta kobieta z dzisiejszej historii. Myślę, że to nie jest historia wymyślona gdzieś tam za biurkiem, że jest to jednak sytuacja z życia wzięta. Że jednak takie poczucie bycia kochanym ma moc uzdrawiającą. Miłość ma wartość uzdrawiającą. Zresztą wiele osób o tym mówi. Niektóre o tym mówią, niektóre to czują, niektóre o tym wiedzą, ale o tym nie mówią, ale myślę, że każdy z nas gdzieś tam wewnętrznie to przeżywa. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, tę tęsknotę za tym, żeby usłyszeć, że jest się kimś ważnym, że jest się kochanym,
a z drugiej strony powiedzieć drugiemu człowiekowi, nie? Jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie kochany, jesteś mi potrzebny. Powiedzmy to sobie może dzisiaj nawzajem, przed pójściem spać, w domu, wśród najbliższych. Może zadzwoń do przyjaciela, do przyjaciółki, do kolegi, do koleżanki, do rodziców. Może nie dzisiaj w nocy, bo już jest późno, ale może jutro rano. Właśnie te słowa, jesteś dla mnie kimś ważnym. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, moi kochani.